Państwa ponownie, a z nami kolejny nasz gość. Temat niezwykle ciekawy. Zdrowe odżywianie i świadomość tego, czym się odżywiamy i jaki to ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Pani Anna Krasucka, autorka właściwie takiej kuchni, pięciu smaków w kuchni i w życiu. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani Anno, jak Pani do tej wiedzy swojej dochodziła? Bo wiem, że Pani próbowała naprawdę wszystkiego, zanim opracowała Pani pewien sposób prawidłowego odżywiania się. Tak, rzeczywiście, żywieniem interesowałam się od ponad 20, czy interesuję się cały czas od ponad 20 lat. Próbowałam na sobie różne sposoby odżywiania. I miałam taką historię w życiu. Mając 19 lat wyjechałam do Niemiec, gdzie też studiowałam. No i zmieniłam tam zupełnie odżywianie z tego względu, że już przestałam jeść tak, jak jadano u mnie w domu, czyli zdrowe warzywa z ogrodu, owoce z ogrodu, jakieś mięso, które było mięsem zagrodowym, jajka szczęśliwej kury dzisiaj nazwanej, tak? Zaczęłam tam odżywiać się pokarmami, które były wysoce przetworzonymi, dlatego że nie miałam świadomości tego w ogóle, że te pokarmy nie są już pokarmami i szkodzą przede wszystkim. No i zdarzyło się tak, że utyłam. Utyłam dużo? No w porównaniu do dzisiejszej wagi jakieś 18 kilo. O, to rzeczywiście sporo. Także sporo. Na szczęście wtedy była moda na takie szerokie swetry, długie spódnice, więc jakby ukrywałam to. Nie mogłam schudnąć. To był mój największy problem. Dlatego zaczęłam próbować. Wiele osób ma ten problem. Dokładnie. Że chcą schudnąć, a nie mogą. Tak. W czym tkwi problem niemożności schudnięcia? Problem tkwi w tym, że nie wracamy, jakby chwytamy się w takiej panice troszeczkę, chwytamy się różnych trików reklamowych, że tutaj w 2 tygodnie schudniesz, zastosuj taką i taką dietę, wydajemy na różne suplementy, wspomagacze spalania tłuszczy i tak dalej. A nie zastanawiamy się nad prawdziwą przyczyną otyłości. Prawdziwą przyczyną otyłości będzie właśnie nieodżywienie pokarmu. Ja mówię takie motto, już dzisiaj myślę znane, to jest to, żeby schudnąć trzeba jeść. O, czyli takie zaprzeczenie właściwie teorii schudnięcia, prawda? Większość osób myśli o tym, że jeżeli ja chcę schudnąć, to ja muszę zaprzestać jeść. Ale tu chodzi Dokładnie. Chyba o zmianę świadomości, tak. O to, żeby wiedzieć, co jeść i w jakich ilościach. Dokładnie. Ja uważam, że nie wolno się głodzić, nie wolno głodzić organizmu. Jeżeli to robimy, to organizm tym bardziej z wszystkiego, co mu dostarczymy, czy to będzie pokarm odżywczy, czy nie, będzie to kumulował i będziemy tyć jeszcze bardziej. Więc jeżeli zmienimy świadomość, zaczniemy się odżywiać zrównoważenie, naturalnie, produktami, które nie będą przetworzonymi, to ten organizm zacznie być odżywiany i on zacznie się samoregulować. I ale o to jak, mi chodzi. Jak w tych czasach się nie odżywiać produktami nieprzetworzonymi, jak mamy całe masy właśnie takich produktów sztucznie barwionych, sztucznie koloryzowanych, doprawiacze smaku, różne spulchniacze, różnego rodzaju puszki, konserwanty. No jak tu się żyć, odżywiać zdrowo w tych czasach? Ja na przykład nie chodzę do supermarketów, bo nie mam tam rzeczywiście co kupować, bo tam jest głównie żywność przetworzona. I zachęcam Państwa do chodzenia głównie na targ. Na targu są produkty, które są nieprzetworzone. I możemy tam kupić różnego rodzaju warzywa, głównie nasze rodzime tutaj polecam, owoce, też dobre jaja, czy jeżeli ktoś chce jeść nawet sery, to można też sery kozie na przykład dostać, dobry chleb na zakwasie. Takie produkty zachęcam, żeby jeść. Produkty przetworzone to są tak zwane puste kalorie. My oszukujemy troszeczkę nasz organizm, że coś wrzuciliśmy na ruszt, jak ja to mówię, tak? Czyli wrzuciliśmy sobie coś do żołądka i teraz ten organizm musi sobie z tym radzić, ten żołądek. No i jaki mamy bilans? Bilans jest taki, że żołądek musi trawić pokarmy, które go nie odżywią i traci na to energię. W związku z tym nic nie wynosi z pokarmu, który jest wartościowym, który mógłby być wartościowym pokarmem, a nie jest. W związku z tym bilans jest ujemny dla organizmu. Chciałam trochę powrócić do tych pięciu smaków w kuchni i w życiu. Jakie to są smaki? Mamy pięć podstawowych smaków w kuchni, tak? To jest smak gorzki, słodki, ostry, słony i kwaśny. A który jest najbardziej odpowiedni dla nas?
każdy smak jest dobry dla nas. Myślę, że w jedzeniu powinniśmy tak komponować nasze pożywienie, żeby znalazły się wszystkie smaki. Tak gotowały nasze prababki. I wróćmy troszeczkę do właśnie do tej tradycji, zachęcam. Dlatego, że nasze prababki wiedziały, że trzeba teraz dodać troszeczkę czombru, czy troszeczkę tymianku, czy majeranku, ale też na przykład wycisnąć kilka kropli soku z cytryny lub dodać ryż na przykład do tego, albo kaszę jaglaną i połączyć to z marchewką. Pani Anno, prowadzi Pani warsztaty uświadamiające, warsztaty gotowania. Uczy Pani całe rodziny zdrowego stylu życia. Proszę mi powiedzieć, czy Polacy, którzy zgłaszają się na te warsztaty, czy oni mają świadomość, jak ważne jest jedzenie? Osoby, które do mnie trafiają, zaczynają szukać. Czyli jakby to światełko w tunelu się pojawiło i teraz zastanawiają się, którędy droga. Więc trafiają do mnie zazwyczaj osoby, które już szukają. Zdarza mi się mieć wykłady dla szerszego grona osób, które może nie do końca wiedzą, że można by mieć lepszą świadomość, czy w ogóle można mieć świadomość żywienia. I wtedy taki wykład daje im, jakby otwiera im pewne horyzonty. I mówi, ojeny, rzeczywiście, ja jem zupełnie inaczej niż kiedyś jedzono i czuję się o wiele gorzej niż na przykład moja babcia, która dożywała 90 roku życia i czuła się do końca świetnie. W związku z tym widzę, że w wieku na przykład 30 lat zaczynam bardzo chorować. Czy moje dzieci, mając, nie wiem, 5-6 lat, zaczynają, czy są już bardzo chore, przeziębienia bardzo częste, powikłania, infekcje wszelkiego rodzaju. Przecież czy złe żywienie może zatruwać organizm? Jak najbardziej. Zatruwa i robi to. W związku z tym wróćmy do naturalnego żywienia, wtedy organizm zacznie się oczyszczać naturalnie, sam i tak jak już powiedziałam wcześniej, samo wyregulowywać. Jakich potraw uczy Pani gotować? Czy jakiej kuchni? Czy to jest kuchnia polska na tych warsztatach gotowania? Tak, staram się pokazywać, żeby pokarmy były głównie z naszej strefy klimatycznej, czy z tego, co urosło, jak to mówił ojciec Klimuszko, w promieniu 100 kilometrów. Jedz to, co urosło w promieniu 100 kilometrów od Ciebie, więc mniej więcej takie produkty promuję. Moja wiedza wywodzi się z różnych filozofii, też z filozofii wschodu, ale też ze świętej Hildegardy, ale też z tego, co jadły nasze prababki, czyli co tutaj uczono, czego uczył Hipokrates też. Więc jakby to wszystko bardzo się ze sobą łączy, te wszystkie filozofie i uważam, że można je świetnie implementować w każdej strefie klimatycznej, tylko trzeba patrzeć na człowieka i do tego człowieka dopasowywać żywienie. Czy zdarzyło się podczas tych warsztatów, że ktoś przyjechał, no, będąc człowiekiem dość otyłym i podczas takich warsztatów już jedząc świadomie zaczął tracić wagę? Były takie sytuacje? Tak, zdarzało się, oczywiście. Pani coś opowiedziała właśnie, jacy ludzie trafiają, jakie przypadki pani wyprowadziła, że tak powiem, na prostą? Oczywiście, zazwyczaj trafiają do mnie osoby, które niestety już mają problemy zdrowotne. No i szukają rozwiązania. Takim świetna jedna pani na przykład kiedyś powiedziała, będąc już u mnie na kolejnych warsztatach, mówi, pani Aniu, wszystko fajnie, tylko dlaczego to musi być takie drogie? Ja mówię, ale co jest drogie? Przecież uczę państwa, że wszystko, co możemy spożywać, może być tanie i zdrowe. Ona mówi, tak, ale muszę co sezon kupować nowe spodnie, bo chudnę. Także ja taka myślałam, fajna puenta. Że tak bardzo drożeje w Polsce żywność, że coraz więcej musi wydawać na żywienie. No akurat ubrania są coraz tańsze, a właśnie ta żywność, ta zdrowa żywność drożeje. Chciałam jeszcze zapytać, czyli jak mamy gotować, żeby czuć się dobrze, żeby być w dobrej formie, nie szkodzić organizmowi? Jaka to ma być kuchnia? Polska? To powinna być kuchnia zrównoważona, tak jak już powiedziałam. Najlepiej wyglądnąć na dwór, popatrzeć, co się dzieje na zewnątrz. Jeżeli jest chłodno, to ja sobie gotuję coś, czyli rozgrzewam organizm od środka. Dlatego, że na zewnątrz, żeby zachować równowagę, i to jest wtedy stan zdrowia, taka harmonia ze środowiskiem zewnętrznym, czyli z przyrodą, w której żyjemy, powinniśmy w takiej zimnej porze roku na przykład gotować sobie potrawy rozgrzewające, a w ciepłej porze roku
zjeść coś orzeźwiającego i nawilżającego. Czyli właśnie sałaty, lekkie rzeczy. Na przykład. Ja myślę, że organizm sam reguluje to, gdzieś domagając się energii, która pozwala mu dobrze funkcjonować. A jak jest z jedzeniem na przykład truskawek zimą? Bo ja przyznam szczerze, jak wchodzę do sklepu i dzieci rzucają się, mamo, kup truskawki, to ja mówię, zostawcie to, to jest czysta, żywa chemia. Czy to tak prawda. Jest faktycznie? Oczywiście, matka natura dała nam pewne produkty o tej porze roku, w której powinny one być spożywane właśnie naturalnie, czyli nieprzetworzone. I takim przykładem jest truskawka, pomidor czy ogórek, które rosną latem i one służą czemuś. Co robi truskawka, pomidor i ogórek? One schładzają nasz organizm, nawilżają. To jest coś, czego potrzebujemy tylko latem. Wtedy, kiedy operuje słońce, wtedy, kiedy jest sucho na dworze, wtedy potrzebujemy właśnie takiej truskawki czy ogórka. Zimą, kiedy jest zimno na dworze, wręcz mroźno, nie potrzebujemy nawilżenia od środka ani wychłodzenia. My potrzebujemy rozgrzania. Dodatkowo produkty, które są na przykład truskawka czy pomidor, one przyjechały skądś, z jakiejś szklarni, nie wiem, na wacie szklanej zostały wyhodowane, czyli one właściwie nigdy nie zetknęły się z tą naturą, nie urosły w czyli naturalny sposób. Takie produkty szkodzą, mówiąc tak, krótko. One po prostu są balansem dla naszego organizmu. A jakie znaczenie ma stosowanie w jedzeniu ziołolecznictwa? No, bardzo duże. Myślę, że wiedza, którą miały nasze prababki, była ogromna. One naturalnie wiedziały, że idą na pole, czy na łąkę, czy do lasu i zbierają czy to mniszek lekarski, czy to pokrzywę, czy to szczaw. I z tego na przykład były przygotowywane też potrawy. Wiedziały, jakie działanie mają dane zioła. Nie robiły z tego żadnego wielkiego halo jako zioła lecznicze, tylko mówiły, no dzisiaj będziemy mieć zupę pokrzywową, albo zupę szczawiową, albo sałatkę ze szpinakiem, w którym był mniszek. Czyli w tych czasach ktoś wie, co to jest mniszek. Zupa pokrzywowa? Tak, ja uczę, co to jest zupa pokrzywowa i jemy ją. Nigdy mi się nie zdarzyło jeść takiej zupy. Zapraszam na moją stronę. Muszę przejść na warsztaty. Tak, no albo właśnie, na stronie internetowej kiedy, jest przepis. Kiedy najbliższe warsztaty i gdzie będą organizowane? Najbliższe warsztaty są za tydzień, w sobotę i w niedzielę. Są organizowane w Szkole Gastronomicznej na Majdańskiej. Będę uczyła odżywiania zgodnie z kuchnią pięciu przemian, czyli zgodnie też z porami roku. A drugi warsztat jest niedzielny, to jest alergik w domu, czyli dieta bezglutenowa, bezcukrowa i beznabiałowa. Czy podczas takich warsztatów oprócz teorii również jest praktyka? Głównie praktyka. Jest zawsze godzinny wykład na dany temat, a później przez 4 godziny gotujemy i spożywamy to, co jedliśmy, więc moim celem zawsze było to, żeby osoby, które przychodzą na warsztaty, żeby mogły samodzielnie, tylko jakby z moją lekką pomocą ugotować potrawy, których uczę i później, żeby mogły przyjść do domu i stanąć przed kuchnią i powiedzieć, umiem to ugotować, nie boję się, nie mam już bariery, zrobię coś, co jest zdrowe i smaczne. Ja przyznam szczerze, kiedy wchodziłam na Pani stronę, to zachwyciło mnie takie powiedzenie, niech jedzenie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Tak, to powiedział Hipokrates. Czy to jest kwintesencja tej kuchni, którą Pani promuje? Dokładnie. To jest kwintesencja kuchni naturalnej, kuchni zrównoważonej, którą powinniśmy do dzisiaj i cały czas stosować. I ona będzie nam najbardziej służyć. I rzeczywiście to pożywienie stanie się naszym lekarstwem, a lekarstwo będzie naszym pożywieniem. Gdzie możemy jeszcze więcej informacji dotyczących zdrowego żywienia szukać? Na stronie Pani? Zapraszam. To jest strona 5smaków.com.pl. 5 smaków rozpisane. Można też w Google wrzucić po prostu Akademia 5 smaków i też na pewno wyjdzie. Co mówią ci, którzy przeszli warsztaty? Jak komentują spotkanie z Panią? Są bardzo zadowoleni. Nie mogą uwierzyć, że można ugotować na przykład zupę bez mięsa, czyli zupę wegetariańską i ona będzie smakować. Dokładnie. Że można zrobić kotlety warzywne, kotlety na przykład z kaszy jaglanej czy z innych zbóż. Po prostu nie wierzyli w to, a jak to zrobili, zasmakowali i powiedzieli, jeny, moja rodzina się tym zachwyca. Czyli cały czas zmiana świadomości. Tak. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Naszym gościem była Anna Krasucka, autorka Kuchni Pięciu Smaków w kuchni i w życiu. Dziękuję bardzo serdecznie. Za zaproszenie. A teraz Państwa zapraszam na przerwę reklamy. Witam serdecznie.